Jeśli słowa naszej piosenki trafią do choć jednej osoby, to będzie to stuprocentowy sukces. Tak mawia franciszkanin, ojciec Piotr Kleszcz, założyciel małego chóru Wielkich Serc. Moje życie to było wielkim, można powiedzieć, koszmarem. Pojawiał się tam bardzo często alkohol. Moje małżeństwo miało się ku rozpadowi. Poza tym problemy finansowe w domu, problemy z wychowaniem dzieci. Każde z nas myślało, że może jak zaczniemy na własny rachunek od nowa, to jakoś się zmieni, prawda? Miałem również wielkie długi. I nachodziły mnie właśnie różne podobne myśli samobójcze. Chciałbym ci powiedzieć, chciej wysłuchać mnie, jakich użyć słów mam, abyś przyjął je. Kilka lat temu ułożyłem taką piosenkę Jezus kocha cię. Ułożyłem dla jednego z moich przyjaciół, który popełnił samobójstwo i wiedziałem, że on już tych słów nie usłyszy. Jezus kocha cię. Spotkaliśmy się kilka dni wcześniej przed jego samobójstwem i do dzisiaj nie mogę zapomnieć o tym, że wtedy miałem zbyt mało czasu, żebyśmy mogli usiąść, wypić kawę i porozmawiać. Dławią ludzkie słowa, już zawiodłeś się, lecz przyjmij to jedno, Jezus kocha cię. I podczas koncertu w 2003 roku powiedziałem taki komentarz. Dzieci w tym czasie z małego chóru sobie odpoczywały. A ja wtedy powiedziałem, być może te słowa z tej piosenki trafią do kogoś z was, chociaż do jednej osoby, to będzie to stuprocentowy sukces. Przyszedłem na koncert małego chóru Wielkich Serc i powstrzymały mnie, można powiedzieć, słowa tej piosenki. Ciągle gdzieś mi dźwięczały w uszach, że Jezus kocha mnie. Chociaż tak w ogóle można powiedzieć, że w ogóle nie znałem Jezusa i nigdy do tego w ogóle nie przywiązywałem wagi. Spędziłem wielką, można powiedzieć, moją noc na dworcu centralnym w Warszawie byłem. I to była taka noc, która właśnie zmieniła moje życie, można powiedzieć. Jezus ze mną jest, gdy nikt nie zrozumie, Jezus kocha mnie. Gdy nikt nie zrozumie, Jezus kocha mnie. Po okresie jakichś 2 miesięcy trafiłem z powrotem tutaj do tego kościoła i wszedł ojciec Piotr właśnie i usiadł w konfesjonale. A ja wtedy poczułem, że właśnie muszę iść do spowiedzi, której nie byłem, już nie pamiętam ile to było lat. I właśnie odbyłem wtedy, pamiętam, tą spowiedź i po niej poczułem właśnie taką ulgę, płakałem. I postanowiłem żyć już inaczej. Lat temu szedłem sobie ulicą tutaj w naszym środowisku. Do szkoły oczywiście jak zwykle z gitarą na plecach. Kilku panów stało w bramie z alkoholem i mówią: ty, taki owaki, zaśpiewaj nam, zagraj coś na gitarze. Spytałem, którą piosenkę mam panu zagrać? Oni mówią: no, zna ksiądz 7 dziewcząt z Albatrosu, ty 1? Ja mówię: znam, ale może nie jestem jakimś specjalistą w tej piosence, ale panowie mi pomogą. No i zagrałem tam na ulicy. Porozmawialiśmy chwilkę. Jeden mówi: słuchaj, Wacek, nalej księdzu, niech ksiądz
napij się z nami, równy gość. I od tego właściwie zaczęła się taka przygoda. Zrozumiałem, że właśnie przez muzykę, przez instrument muzyczny można jakoś tak przyciągnąć. Ojciec Piotr jest naszym teraz serdecznym przyjacielem. Wiem, że to wtedy działał Pan Bóg, ale posłużył się właśnie nim. My się wspólnie wieczorem i rano modlimy, modlitwą rodzinną. Dzieci widzą nasze czytanie przez nas Pisma Świętego. Bierzemy razem wspólnie udział w rekolekcjach. Nie wiem nawet, jak to wytłumaczyć, jakimi... Skąd brałem jakieś wzorce, czy jak wychowywać dzieci. Nie wiem tego. Wiem na pewno, że czynił to Jezus Chrystus. Jezus kocha Cię. Jezus kocha Cię. Jezus kocha Cię.